Witam, tu Piątek i witam Was w czwartym odcinku z serii Jak skamować. Może ten film nie jest takim skamem typowym, no ale zalicza się do nie wiem, do zdania jak zarabiać. Bo można na tym zarobić, czy coś. W sumie zarabiamy w ten sposób, bo nie musimy wydawać kasy jak Crusade, czy inni mądrzy ludzie, co kupują alce. Więc tak, no dzisiaj zdobywamy alce, tak jak widać. I tak, do alców, do zdobywania alców będziemy potrzebować trzech rzeczy. Egg crack, tak się nazywa. Egg crack. Cracker do Minecrafta, cracker, tak, checker, czy jak kto woli to nazywać. Klikamy tutaj, tu, na, no właśnie na tej stronie, będzie w opisie. Albo na pulpit, albo gdziekolwiek jest nam wygodniej mieć to. Następną rzeczą potrzebną nam do krakowania, czy checkowania, są proxy. Link w opisie też z tej strony. A w sumie to na, potem, tak, idziemy na pulpit. Robimy nowy folder. Egg crack. Przenosimy do niego te rzeczy, stąd. Idziemy do release. I bierzemy to coś, klikamy prawym. Skrót. Mamy skrót. I ten skrót przenosimy tutaj. Mamy skrót, nie możemy sobie zmienić nazwę. I teraz tak. Otwieramy egg cracka naszego. Teraz tak, zaznaczamy tutaj checking. I teraz potrzebujemy kolejnych rzeczy. Takich podrzeczy, takich podpunkty są jakby. Więc tak. Potrzebujemy user pass, czyli login i hasło, proxy, ja polecam socks i pliku wyjściowego, do którego alce będą się zapisywać. Więc tak, robimy nowy notatnik, czy dokument tekstowy, konta, proxy i alce. Tak, bo potrzebujemy kont, proxy i alce właśnie. Jak już mamy te trzy rzeczy, to właśnie robimy tak, klikamy, otwieramy te trzy rzeczy, trzy strony, otwieramy notatnik proxy, wklejamy pierwsze, zapisujemy, Ctrl S. Jak ktoś chce, sobie może kliknąć tutaj older posts i dodać więcej tego, ale ja nie chcę. O nie. Okej, więc co już mamy? Teraz potrzebujemy kont. To polecam stronę nulet.io, zakładka kombos, to coś. Bez tej Minecraft, co bierzemy, bo Minecraft. A, dobra, tam jest zamknięty. To chyba nieważne. Nieważne, nie wiem czemu każdy post jest zablokowany, więc trzeba kliknąć dorks. Idziemy na stronę pastebin.com, wpisujemy combo list. Dobra, left. To mamy konta, wklejamy coś. Okej, okay, mamy. Dobra, klikamy load, idziemy na pulpit. Czy gdzie mamy ten nasz cały folder z egg crackiem? I zaznaczamy to. I output file to alt, no, klikamy start i za jakiś czas powinno znaleźć, więc no, ja zrobię cięcie. No niestety, accounts cracked 0, cracking completed, no jak wiecie, to zależy od listy, jaką znajdziecie, no możecie szukać na różne sposoby, nie wiem, im większa lista, tym dłuższa lista, tym lepiej. Ja nie miałem teraz szczęścia. Tak samo, im lepsze proxy, tym lepiej. Więc to powodzenia w szukaniu list. I to tyle chyba z tego filmiku. Tak, narka.